Szanowni Państwo, z niezwykłą atencją, z niezwykłą przyjemnością, no i spotykamy się na pierwszej kabaretowej odsieczy wiedeńskiej. Ja tylko dwa słowa, bo są tutaj znakomici mówcy, znakomici artyści, którzy będą mówić i śpiewać też przez 3,5 godziny z krótką 20-minutową przerwą. Pomysł na odsiecz wiedeńską, kabaretową w dodatku, urodził się nie gdzie indziej niż w Wiedniu. W dodatku w jednym z urokliwych Heuriggerów na Grimsingu. I nie z kim innym jak z kabaretem Wilita. I wreszcie udało się. Wreszcie jest pierwsza kabaretowa odsiecz wiedeńska, wprawdzie nie we wrześniu, a w listopadzie. Ale już w tej chwili mogę spokojnie zapowiedzieć, że na drugą edycję odsieczy wiedeńskiej zapraszamy we wrześniu 2010 roku, w trzeci weekend w dodatku. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że to, o czym sobie opowiadaliśmy wtedy z członkami kabaretu Elita na Grimsingu, opowiadając, jakby ta kabaretowa odsiecz miała wyglądać, że to wszystko spowoduje, że będziecie mieli Państwo okazję przeżyć naprawdę niezapomniany, wspaniały wieczór, czego Państwu serdecznie życzę. Z kabaretowym pozdrowieniem, hej, szanowni. Dziękuję. Jaszek Wigielski. Ja nie wiem, jak to chyba. Nie wiem, jak to jest chyba wcześniej. Przepraszam, nie. Właśnie tak ludzie, no taka piosenka w językach, proszę Państwa. Różny. Szykujemy powoli taki repertuar anglojęzyczny, jeżeli mamy piosenki w pełni po angielsku. Taki The Polish American Song. A, to znasz angielski. Tak, po polsku taki, ale w połowie. Tak. Połowie, wystarczy tak. Połowie. Proszę Państwa, Jerzy skoczył nas w połowie, zaśpiewa po angielsku, tak. Połowie po polsku, a my ze Staszkiem będziemy tworzyć taką grupę wokalną Alibaba. O to mi chodziło właśnie. Ty to zwariowałeś? Czy ja zwariowałem? Jakie Alibaba? Ani dziadki. No jest. A, dobrze. Dobrze. Mogą być Ani dziadki. To jest wstęp, to mamy czas pół godziny, to trwa długo. A w piosence będą słowa angielskie, między innymi eja, eja, w angielsku. Słuchaj, po to zmienię, czy w ogóle jest sens śpiewać, bo ładnie grają, nie? Wiesz, od kiedy u nas gwiazdą jest mandaryna, to nawet konie mogą śpiewać. A, no, lecimy. Ten, kto przeżył jeden happy day, eja, eja, w angielsku. Karafoni, zwłaszcza zaś LA. Jeśli parę zbędnych końców padnie w ręce mu, kupi na samolot ticket i powróci tu. A ticket to samolot. Od zachodu aż po dziki wschód. Eja, eja, po angielsku. Słynie w świecie kino w Hollywood. Tutaj nawet łysy skinhead. Po występie niektórzy z Państwa pójdą gdzieś na jakąś kolację, czy na jakąś większą, uroczystą ucztę, to chcielibyśmy przy okazji przypomnieć, żeby każdą ucztę zaczynać od jajka, tak jak to robili starożytni Rzymianie, którzy mieli takie przysłowie ab ovo usque ad mala. Od jajka zaczynali ucztę, na jabłku kończyli. U nas jest podobne przysłowie, po jajku się napić, po jabłku pannę obłapić. Ale tych przysłów na temat jajek jest bardzo dużo. Wiadomo, że jajko to jest symbol życia, symbol radości. Jajkiem przecież dzielimy się w czasie świąt Wielkanoc. I tych przysłów było bardzo dużo, powstają nowe. Mówiło się na przykład obchodzić się z czym jak z jajkiem. Czy na przykład kupować jajo w worku. Jajko przychodzi w miarę jedzenia. To znaczy, zależy to jaki ma apetyt, prawda? Lepsze jajo w garści niż jajo na dachu. Albo takie przysłowie, ma rozum gdzie kura jajo. To może mniej znane, ale te też jest takie. Czyli na przykład są jaja, które się filozofom nie śniły. Cieszę, biednemu zawsze jajo w oczy. Albo bogatemu to diabeł jaja kołysze. No, taki bogaty może sobie na wiele rzeczy pozwolić, to dlaczego też nie na to, prawda? Mówisz na przykład, człowiek uczy się na jajach. To też jest zrozumiałe, bo na stojąco niewygodnie to lepiej tak. Albo od jaj głowa nie boli. Nie wiadomo, od czego jutro będzie Państwa głowa boli, ale...
będzie piosenka o zwierzątkach. Proszę bardzo. Zanim zeszcie w oceanie, skróty robą sześć ostatni i ostatni trawisz głąb przykryje pył. Zanim leśni żółwce w ranie, gęgciotni odestanie, zanim ci śleśną zbądź jazdą pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowy superbów reszta, a w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz. Do serca obrzydująca, weź na pola na kota, weź lubę, popaś płat, daj spokój, płato też istota. Proszę Państwa, ja sobie żartuję, Państwo uprawiacie tutaj po prostu politykę. Nie chciałbym z tego tytułu mieć kłopotu, bo ja mam liczną rodzinę, z tego co wiem również poza rodziną. Kaszubi piją ze strachu, bo nad morzem mieszkają, tam o wilgoć łatwo, o premiera też. Kurpie piją ze strachu, bo mieszkają w puszczy, gdzie pełne zwierza pory i pełno zbójców na drodze. To napisała Dawid Skrodnickiewicz. Kiedy on pisał, jak on całe życie pił? Niesamowite. Czesi piją z rozpaczy, bo nas mają za sąsiadów. Tak, no bo oni w tym czasie, kiedy u nas wódka do 13 była szkodliwa, a po 13 penicylina, to oni się bali, że my im całą gorzałę wypijemy. Jeszcze telewizja, która wtedy już też bezczelnie kłamała, mówiła, że wódkę z Czech do Polski mrówki przenoszą. Proszę Państwa, są pewne granice abstrakcji, ale gdzie takie małe gówno pół litra umieść? Ja mógłbym ten temat ciągnąć, jak mówię, w nieskończoność, ale będę powoli kończył. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że kobiety nie doceniają naszego wkładu w rozwój polskiej gospodarki. Stocznie padły, huty padły, kopalnie padły, przemysł padł. Jedyna dziedzina, która dostarcza czystego złota do skarbu państwa, to nasze wątroby, przez które hektolitry wody czerpią. Blady świt już zbudziły się w dali. Stary mleczarz się zmuszał w brak, przeklinając swój los, los nijaki. Stawia mleko, to tu, to znów tak. Winda znowu nie działa, niestety. Schody strony, a pięter huk. W starych kościach to wspiera atletyzm. I już prawie nie szuje się ruch. A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w kulinówkach śpi cicho na progu. Dzieci starsza brać, wszyscy chcą mleko plać. Przerażająca jest siła nałogu. Proszę Państwa, kilka lat temu była taka dyskusja w Polsce na temat lektur szkolnych. To nawet kiedyś minister edukacji narodowej Giertych zabronił czytać Gombrowicza, Dostojewskiego, Kawkę czy innych, ale wiadomo, że owoc zakazany lepiej smakuje i młodzież i tak przeczyta to, co jest zakazane. Można by powiedzieć, że wzrosłoby nawet czytelnictwo wtedy, ale to nie chodzi o lektury dla młodzieży. Można by zrobić taki spis lektur dla osób dorosłych. Według różnych zawodów, na przykład, no co powinni przeczytać hutnicy? Hutnicy mogliby przeczytać, jak hartowała się stal, piekarze za chlebem, emeryci, stary człowiek i morze, weterynarze, pies Baskervillów, księża potop, zakonnice, trzy siostry, wędkarze, prawa i sprawiedliwości, nienasycenie, wojna i pokój, zemsta, dzień szakala, zbrodnia i kara, proces, paragraf 22, dożywocie, rozmowy z katem, zazdrość i medycjonalizm. Jeszcze, masz czas. Lektury dla policji. Dla policji zielony balonik, uciekła im przepióreczka i o dwóch takich, co ukradli księżyc. Thank you.
Przeklała się kura kurze raz na grzędzie. Moje jajcia są większe, po 6 groszy wszędzie. Moje mniejsze powiększą, druga powiedziała, lecz nie będę za grosza dupy rozrywała. Czas! Przepraszam, pan Morawiec. Moje jajka są większe. Nie moje jajka, po 8 groszy? Po 7! No, to też nie. Było wesoło! Peron! 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 I raz musimy iść na peron! Peron!